Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio. Na zrzutka.pl / wspieraj Radio Wnet. Kronika paryska. Piotr Wit. Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, panie prezesie. Dzień dobry państwu. No miło słyszeć, że w Kijowie spokój. A my tutaj w Paryżu, we Francji, zaokrętowaliśmy się, panie prezesie, w niedzielę na następny długi rejs pod tym samym kapitanem. Czy również z tą samą załogą, dowiemy się w końcu czerwca po wyborach ustawodawczych. Miliony Francuzów zastanawiają się teraz z niepokojem nad konsekwencjami tego wyboru. Ci, co głosowali przeciwko Macronowi, ale również ci, którzy głosowali za nim. Ponieważ wielka ich liczba oddała głosy bez przekonania. Wybrała prezydenta nie dlatego, żeby był lepszy od innych, ale dlatego, że był mniej zły. Wiele przemawiało przeciwko niemu. Afera żółtych kamizelek, tego ruchu pracowniczego w całym kraju, który został brutalnie stłumiony. Liczni uczestnicy manifestacji nigdy mu tego nie zapomnieli. Wreszcie zarządzanie kryzysem sanitarnym, wciąż dwuznacznie, a ostatnio coraz częściej jednoznacznie źle oceniane, w miarę jak oddala się niebezpieczeństwo i mija paraliż strachu, przychodzi trzeźwa refleksja i wspomnienie błędów popełnionych przez władzę rzuca się w oczy. Dla wielu było niezrozumiałe, dlaczego Le Pen, mając pod ręką arcypoważne zarzuty przeciwko swemu przeciwnikowi, ani razu ich nie użyła w debacie. Dlaczego nie wspomniała o Rothschild Gate, o milionowym honorarium Rothschilda wypłacił swojemu dyrektorowi stowarzyszonemu Emmanuelowi Macronowi na konto w raju podatkowym na Wyspach Anglonormandzkich, a nie we Francji. Dlaczego musnęła tylko kolosalną aferę McKinsey-Gate, lecz nie zatrzymała się przy niej na dłużej? Ona, która prowadzi swoją kampanię polityczną pod hasłem suwerenności Francji, a zwłaszcza uniezależnienia jej od Ameryki, nabrała wody w usta na temat rządów we Francji, gabinetów konsultingowych amerykańskich, chociaż sam Senat Francji, Izba Wyższa Parlamentu, opublikował oskarżycielski raport w tej sprawie na 363 stronach, a prokuratura wszczęła śledztwo. Dlaczego nie zatrzymała się dłużej nad kolosalnym zadłużeniem Francji, narosłym za rządów Macrona, dodatkowe 600 miliardów euro? Nie jeden postawił sobie pytanie, czy sama Le Pen nie stanowi części tego systemu, który zwalcza nie szczędząc słów i gestykulacji. Z drugiej strony jej propozycje ratowania Francji wypadły w najmniej odpowiednim momencie. Projekt wycofania państwa z kierownictwa zintegrowanego NATO nie obudził entuzjazmu w czasie najazdu Putina na Ukrainę, kiedy Francuzi rozglądali się za schronem atomowym i wspominali dobrodziejstwa parasola nuklearnego. Moment kryzysu energetycznego nie był odpowiedni, aby proponować opuszczenie Unii Europejskiej. W innym czasie, w innych warunkach, patrzono by może na te propozycje innym okiem. Ale co dalej z Macronem? Czy zmieni strategię, politykę, sposób postępowania, jak zapowiada, czy się nie zmieni? Obserwując jego debatę twarz w twarz z Mariną Le Pen, nie sposób było nie podziwiać jego możliwości intelektualnych. Doskonałej pamięci, zdolności do syntez, do trafnych sformułowań, do ciągłości i konsekwencji wywodu, do celnej riposty. Pytanie, czy wszystkie te talenty zużyje dla dobra ojczyzny i jej obywateli, czy też dla swoich prywatnych celów i zaspokojenia głodu władzy, który go pożera? Co jeszcze zrobi dla najbogatszych w zamian za ich nieustające poparcie? Jak sobie poradzi z niezadowoleniem biednych? Wreszcie pokusa dyktatury. Francuski system prezydencki z jego władzą absolutną nasuwa niezdrowe ciągoty. Nikt nie radzi się dyktatorem. Pokusa przychodzi później. Hitler z początku chciał być artystą, pisać powieści, wiersze, malować obrazy. Stalin pragnął zostać księdzem prawosławnym i śpiewać w chórze cerkiewnym. Zachęta przychodzi od rządzonych. Doktor Laurenty Tubiana w książce wydanej przed kilku dniami wykazał na podstawie statystyki danych liczbowych, że informacje dotyczące przepełnienia w szpitalach,
nadmiernej śmiertelności, liczby zachorowań, stopnia zaraźliwości. Wszystko to było fałszowane przez rząd celem potęgowania strachu. Narzucając rządy strachem, rozdymając strach przed COVID-em, Macron przeprowadził pouczający eksperyment. Pokazał, jak można zapanować nad narodem i podporządkować go sobie bez uciekania się do brutalnych środków policyjnych. Co więcej, wprowadzając stan wyjątkowy, godzinę policyjną, pętając swobody obywatelskie wbrew postanowieniom konstytucji, wykazał, iż władca może, postępując zręcznie, nie obawiać się oporu narodu, ale przeciwnie, zaskarbić sobie jego wdzięczność. Wystarczy znaleźć dobry pretekst. Ostatnio dostarczyła go pandemia, następnym razem może to być coś innego. Czy poczucie praworządności i idee demokratyczne, którymi jest przesiąknięty, powstrzymają go przed pokusą sięgnięcia po pełnię władzy? Czy we Francji, ojczyźnie demokracji i praw człowieka, prezydentura na życie jest rzeczą niemożliwą, jak na Białorusi albo w samej Rosji? Podobne obawy wydają się fantastyczne w odniesieniu do Francji, ale czy rzeczywistość nie staje się coraz bardziej fantastyczna? W dniach przed wyborami kto żył we Francji nawoływał do głosowania na Macrona. Każdy starał się, aby jego głosu nie zabrakło i aby został zauważony. Pokonani konkurenci, Mélenchon i Pécresse, tak odmiennych wydawało się zapatrywań, gwiazdy show biznesu, ale także stowarzyszenia zawodowe, grupa sportowców, grupa uczonych, grupa przedszkolaków. Groteskowe było wezwanie Aleksieja Nawalnego, który, potrząsając kajdanami, nawoływał z zagranicy do głosowania na Macrona. Zabrakło tylko wujka Piksu i myszki Miki. Podejrzana jedność w narodzie dumnym ze swego indywidualizmu. Odnośnie potrzeb energetycznych Francji niewiele się teraz zmieni. Prezydent przedstawił w pierwszym wystąpieniu swoją ambicję uczynienia z Francji wielkiego narodu ekologicznego. Nadal więc będą rozwijane wiatraki i słoneczne eolien o parku nuklearnym. Mniej się mówi, zresztą chodzi o odległą przyszłość i inwestycje, na które Francji nie stać. Nie wygląda na to, aby podatki miały zmaleć, a administracja sprawniej działać. Ostatnie statystyki wykazały, że 60% Francuzów nie chce pracować i nie lubi swojej pracy. Stosunki międzyludzkie w przedsiębiorstwach uległy degradacji. Czy prezydent postara się zachęcić rozczarowanych, czy też zastosuje przymus? Czy Francją nadal będą rządzić amerykańscy doradcy za miliardowe honoraria, czy też wysiłek spocznie na własnej wyższej kadrze kształconej przez uczelnie powołane jeszcze przez Napoleona? Czy zahamuje się niepożądaną imigrację? Czy znikną terytoria wielkich miast wyjęte spod prawa, rządzone przez bandy i kaidów, do których administracja państwowa nie ma wstępu? Msze i procesje w okresie wielkanocnym odbywały się pod ochroną policji i komandosów. A mimo to nie uniknięto tragedii. Dopiero co agresja w kościele w Grenoble. 3 dni temu fanatyk ciężko ranił nożem księdza Krzysztofa Rudzińskiego w kościele w Nicei przy ulicy Buffa. Czy opanuje się islamizm radykalny, źródło zagrożenia terrorystycznego? Oto niektóre z wielu pytań, na które mało kto na razie potrafi udzielić odpowiedzi. Ale tej odpowiedzi non-stop poszukujemy, panie redaktorze. Pan redaktor Piotr Wit też wybiera się do Kijowa, bo tuż przed wojną wyszła jego książka o Chopinie po ukraińsku, ale ta wizyta w Kijowie jest odłożona. Może wspólnie z Olgą Siemaszko pojedziemy do Kijowa, żeby zobaczyć to wolne i wyzwolone miasto. Tymczasem ze strony rosyjskiej następujące wieści napływają. Po pierwsze, ogłosili przejście na ruble w obwodzie chersońskim od 1 maja. Okres przejściowy ma potrwać 4 miesiące. Po drugie, wybrany przez najeźdźców mer Mariupola, bo wybierają żołnierze. Taka jest demokracja w Rosji. Powiedział, że Mariupol zostanie przyłączony do obwodu rostowskiego w Rosji. To są takie najnowsze informacje. Przygotowujemy się tu już
już do wiadomości, które będą za minutę, więc panie redaktorze, panie Piotrze, drogi Piotrze, bardzo serdecznie dziękujemy za dzisiejszą Kronikę Paryską. Dziękuję bardzo. No niestety wieści, no ale wieści z Kijowa są bardzo pozytywne i rzeczywiście ta magnolia, i ta kwitnąca magnolia. No magnolię mam także przed oknem w parku, ale spokój w Kijowie i widok na rzekę z wysokiego wzgórza obok cerkwi, tak, to bardzo jest pocieszające. Miejmy nadzieję, że kiedyś wspólnie spojrzymy na piękną rzekę przepływającą przez Kijów. Wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet. Już od 12 lat robimy radio, a tworzycie je przede wszystkim wy, słuchacze i przyjaciele Radia Wnet. Bardzo dziękujemy za Państwa dotychczasowe wsparcie. To tylko dzięki niemu udało nam się stworzyć tak silną społeczność i tylko dzięki niemu wciąż możemy się rozwijać. Wasza regularna pomoc na zrzutka.pl pomoże nam pokryć stałe koszty związane z utrzymaniem nowo powstałych nadajników, a także studiów w Polsce i za granicą. Pomoże nam także polepszyć nasze programy. Obecnie Radio Wnet nadaje w 8 miastach wojewódzkich, ale do tego ma 11 studiów zagranicznych, a ramówkę radia wypełnia około 50 programów autorskich. I będziemy dalej rozwijać Radio Wnet, bo chęci i ambicji już nie można zatrzymać. Dzięki regularnej pomocy od naszych słuchaczy będziemy mogli kontynuować główną misję radia jako źródła informacji z Polski, ze świata i z kosmosu w moich audycjach. Państwa wsparcie wzmocni w nas radość i chęć tworzenia radia i do tego przyjemność do opowiadania Państwu o tym, co dzieje się w Polsce i na świecie. Dołącz do tych, którym bliska jest idea Radia Wnet. I wspieraj regularnie swoje radio na zrzutka.pl/wspieraj-radio-wnet.